Co ta szmata? To bluza jakiegoś youtubera. Wszyscy ją sobie wyrywali, jak się... Czy 8-6 Mortal Kombat na 4. W 90-tych latach biegało się tu wszędzie. Dziś nie mają czasu i internet za sterem. W piłkę to zagrają przed własnym komputerem. To nie my w tamtych czasach. W domu byłem gościem, a teraz jak popatrzę, to widać co wyrośnie. 14 lat, kilo pudru na swej mordzie. Mało lat jeden z drugim, wyszczekane owce. Skąd czerpiesz wzorce, rurki, siostry może? Szczerze to współczuję dzieciom całej Polsce. Dzielę na porcje, pokolenie podłe. Ty podziękuj matce, ojcu za swe spodnie. Lecą tygodnie, wiesz, minęły lata. Lecz nadal pamiętam 9-5 Windows latam. Kasa DVHS, umańka chata, ziom. Nigdy nie brałem brolaczy. No ale głupio tak się przed chłopakami przyznać. To tak jakby dziewczyna w gimnazjum powiedziała, że z nikim jeszcze nie spała. Dobra, dobra, to jest mój błąd. Ale stary, to już jest najprawdziwszy, słuchaj. Mój brat jest studentem chemii i on tam ma kamper i on tam gotuje, on jest kucharzem tak prawie, nie? I uwierz mi, ja się znam, dawaj, bierzemy to. Powiedz mi tak szczerze, co się dzieje na tym świecie, bo to złudne pokolenie, kiedy dziecię robi dziecię, zamiast mózgu mają śmiecie, a czternastki robią loda. Sam to przecież widzisz, już dawno nie ma Boga, gdzie podąża nowa droga, kiedy te małolaty tu biegają z maczetami bez jaj, są kozaki. Staniesz też pataki, bo w 20 na jednego dupco mi nagrają, by podwyższyć swoje ego. Syj foteczki na Facebooku i wypina swoją dupę. Nie umie dobrze liczyć, a graju starą sukę. A mało laczą dać fany za pieniądze swojej mamy. A te wielkie kurwa damy zaraz stopy kiedyś dały. Zróbmy dla nich lazarety, by wyleczyć to kurestwo. Coraz więcej typów w rurkach, gdzie podziało się to męstwo. Myślę o tym bardzo często, czy ja jestem wciąż normalny. Czy ten stan mój umysłu na tym świecie jest realny? Dobra, dawaj, walimy. Walimy, okresować. Co wy robicie, chłopaki? Co to ma być? To jest przecież niebezpieczne! Spadaj, pajacu! Twardy trzeba być niebieski! Marcin, przecież byliśmy przyjaciółmi! Co się z tobą stało? Byliśmy, dopóki nie zakochałeś się w mojej dziewczynie! Kocham Marcina, ale kiedy dowiedziałam się, że spisał przez gadu-gadu, że też mnie kocha, pomyślałam, że zrobię miejsce dla nich dwóch w moim sercu. Moja mama też tak ma. Ma dwóch chłopaków, czasami nawet trzech, jak tata wyjedzie do pracy. Wtedy muszę iść spać do koleżanki. Kocham ją od kiedy Selena Gomez nie odpisała mi na snapa. Takiego snapa. Odszczekaj to! Nigdy w życiu! Przecież to jest mój słodzik do herbaty, idioci.